Długo oczekiwane otwarcie zbiorów zastrzeżonych IPN dokonało się. W latach 80. minionego wieku Wrocław uchodził za centrum opozycji i tym samym aktywnej działalności Służby Bezpieczeństwa. Dlatego tu właśnie mogą znajdować się ciekawe materiały z tamtego okresu, ale wcale nie muszą, bo w latach 1989-90 SB wiele akt zniszczyła, aby zatuszować zakres swojej działalności. Proces przekazywania tych materiałów trwa. I trwać będzie do końca marca. To jest przegląd dokonywany wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która może zatrzymać w dalszym ciągu i utajnić zbiory, jeśli wymagać tego będzie bezpieczeństwo państwa. W tej chwili zostało udostępnione 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych, teczek. Są to teczki osobowe, są materiały dotyczące funkcjonariuszy, są tak zwane sprawy obiektowe, informacje o rozpracowywaniu środowisk czy poszczególnych osób. Można zajrzeć do tytułów tych teczek, wchodząc na stronę Instytutu Pamięci Narodowej i po prostu patrzeć, co jest. Procedura pozostaje ta sama, obowiązuje we wszystkich ośrodkach IPN w całym kraju. Należy otworzyć wniosek, zgłosić się w placówce archiwalnej, i taki wniosek będzie realizowany. Zasada jest taka, że akta są ściągane z innych placówek do oddziału, w którym wniosek został złożony. Wnioski mogą składać nie tylko dziennikarze czy naukowcy, ale każdy obywatel, którego projekt naukowy zostanie zaakceptowany przez pracownika uczelni z tytułem umożliwiającym samodzielną pracę naukową. Może to być więc profesor lub doktor habilitowany. To po prostu gwarantuje naukowy charakter badań i to, że ciekawość ma charakter zdrowy. Jeżeli ktoś by chciał otworzyć wniosek pod tytułem zbieram haki na sąsiada, no to takiego kogoś się nie dopuści. Dla Echo 24 Marian Maciejewski.